drodzy, jak zapewne widzieliście na jednym z moich filmików, mam nowe biuro, nową redakcję, salę konferencyjną i wszystko fajnie, ale okazało się, że brakuje mi jednego kluczowego pomieszczenia. Prawdziwego, profesjonalnego studia nagraniowego, w którym mogłabym przygotowywać dla Was nowe filmiki na YouTube'a. I dziś muszę coś z tym zrobić. Dzień dobry, z tej strony Izabela Nachowska. Bardzo mi miło. Proszę Pana, dzwonię w takiej sprawie. Potrzebuję ekipy remontowej. Mam na dole taką małą piwnicę, którą chciałabym przearanżować na studio nagraniowe. Kiedy? Terminy oczekiwania 3 miesiące. Panie drogie, ja się zestarzeję za 3 miesiące. Nie, bo Pan musi zrozumieć, że to jest priorytetowa sprawa. To studio jest mi niezbędne do pracy, ja muszę nagrywać regularnie filmy na YouTube i jakby nie mam gdzie tego robić. Więc proszę mnie zrozumieć, na maksa mi na tym zależy. Ma Pan córkę? Bierze ślub? No widzi Pan, to ja Panu będę służyła pomocą, a Pan mi remontem, no jakoś się dogadamy, no. Tak. No drogi panie, no jutro najlepiej, bo zdążycie to zrobić w jeden dzień, rozumiem. No to cudownie. Ja mogę zagwarantować, że ślub będzie najlepszy pod słońcem. No dobra, cieszę się, że udało nam się dogadać. I już nie mogę doczekać się tego studia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Udało się. Jutro od rana wchodzi ekipa. A ja w tym czasie pojadę sobie wybrać mebelki. Dzień dobry. Jak tu ślicznie, już święta. Święta za pasem. No dobra, ale ja muszę się skoncentrować na rzeczach, które mogłyby pasować do mojego studia. Różowa kanapa. Jest taka słodka. Wygodna. Dobra. Chyba się zakochałam. To była miłość od pierwszego wejrzenia. To jest super. No i stolik, taka zupełnie praktyczna rzecz, która musi się pojawić w studio, bo nawet jak będą goście, to fajnie, żeby móc postawić, nie wiem, filiżankę herbaty, trochę wody. A tu jest przy okazji ten stolik, no bardzo ładny. I taki jeszcze. Chyba bym wolała mieć dwa okrągłe, ale to z marmurem. O, tutaj też ślicznie, wszystko takie bardziej naturalne ma barwy, ale bardzo podoba mi się ten wzór. Co prawda kolor delikatnie szary, ale myślę, że może całkiem nieźle wyglądać w połączeniu z różową sofą. A, kocham zakupy! Wydaje mi się, że do studia mam już wszystko. Kanapę, fotel, dwa stoliki. Powinno być idealnie. O! Bez tego stąd nie wyjdę. Dziękuję ślicznie. To biorę od razu ze sobą, a po resztę przyjedzie ekipa. Do widzenia! Do widzenia. Zobaczcie, tak wygląda moje skończone, gotowe studio. Jest pięknie, kobieco, przytulnie i bardzo ślubnie. Co najważniejsze, wszystko udało się wykonać w jeden dzień. Jeszcze stawiam moją dekorację. Ulubioną. I mogę się rozgościć. W końcu jestem u siebie. Jak to się mówi? 3, 2, 1. Akcja!